Cześć, siemano, dzień dobry, tu Wysoki Niski, wasz fotograf. Ten kanał nazywa się Zapytaj Fotografa. Przypominam, że chodzi w nim o to, że czasami ja sam sobie, a czasami wy zadajecie mi pytania, na które odpowiadam. Dziś w odcinku mamy nie lada gościa i to gościa, który mnie troszeczkę stresuje, ponieważ będzie trochę anglojęzycznych nazw, a moja angielszczyzna nadal nie jest perfekcyjna, a ona niestety się na tym dobrze zna i pewnie to obejrzy. A ja już teraz się wstydzę, że mi krzywo wychodzi. Nasz dzisiejszy gość, a właściwie gościuwa, sama o sobie pisze tak. Uczę angielskiego od 70 lat, a mam 90, tylko tak świetnie się trzymam. Poza tym kręcę wajny, piszę na blogu, tweetuję, snapuję, wszędzie jako witamina. I robię zdjęcia. Drogie pytajniki, przed wami najlepsza nauczycielka angielskiego na polskim YouTubie, Arlena Witt. Wiele osób często pyta o sprzęt, jaki sprzęt warto kupić, więc ja jestem ciekawa, czy wystarczy mieć sam telefon, żeby zrobić ciekawe zdjęcie telefonem. Prosząc o pytanie, nie wiedziałem, jakie pytanie dostanę. Arlena nie wiedziała, że idealnie wstrzeliła się w tematykę kanału. Znowu mamy okazję powrócić do naszego motta. Kiedy fotografujesz, to najważniejsze jest to, żeby ze swojego sprzętu wyciskać wszystkie soki, jak z cytryny. Dla tych, którzy jeszcze nie są w temacie, pozwolę sobie na sparafrazowanie słów kanadyjskiego poety. Player haters beware, because guns don't kill people. I kill people with gun. Pow. Guns don't kill people. I kill people with gun. Pow. Tak, tak. Tak samo jak w przypadku pistoletów. Podobnie jest z aparatami. Można by powiedzieć, camera doesn't shoot people, you do. Nie będę wam dzisiaj wmawiać, że aparat telefoniczny jest tym samym, co aparat fotograficzny i że możecie zrobić nim to samo. Nie, nie, nie. Ale chcę wam przypomnieć, że nie należy skupiać się na przeglądaniu tabel z parametrami aparatów. Nie tędy droga. Nie musicie przez całe życie szukać idealnego aparatu. Musicie uczyć się fotografii. Musicie wykorzystywać światło i łapać chwilę. Jest to dużo przyjemniejsze, dużo zabawniejsze i dużo bardziej efektywne. W tym celu porobimy to, co tygryski lubią najbardziej. Pooglądamy rozmaite obrazki. Ale na początek, skoro już mówimy o fotografii komórkowej, mi zebrało się na wspominki. Opowiem wam odrobinkę o projekcie, o którym już wam kiedyś wspominałem z pokładu promu płynącego do Szwecji. Projektu szalonego. Projektu bardzo dużego, do którego ja dołożyłem swoją maleńką cegiełkę. Dawno, dawno temu, kiedy byłem jeszcze studentem fotografii i producentem filmów erotycznych, na swojej drodze spotkałem Cezarego Ciszewskiego, którego możecie znać na przykład z programu Muzyka Łączy Pokolenia. I Cezary robił wtedy rzecz szaloną. Otóż na antenie telewizyjnej, co prawda programu trzeciego Telewizji Polskiej, więc niedużego, bo nadającego tylko na Warszawę, ale jednak była to telewizja, prowadził pierwszy na świecie, a może do tej pory jedyny, program telewizyjny w całości realizowany telefonami komórkowymi. I kochani, przypominam wam, to było dawno temu. To nie były takie telefony jak teraz. Dzisiejsze telefony są dużo lepsze niż nie jeden cyfrowy aparat z tamtego czasu. Specjalnie na potrzeby tego programu kupiłem sobie telefon, którym mogłem robić filmy i zdjęcia, bo to była wtedy nowość. Mój super nowoczesny telefon był bardzo ładny, wyglądał w ten sposób i miał oszałamiającą wielką matrycę o wielkości, no zgadnijcie ile? 10 megapikseli? 5? 2? 1? Nie. 0,3 megapiksela. Co przekładało się na rozdzielczość, żeby nie skłamać, spoglądam w ekran, 640x480 pikseli. Takie duże filmy kręcił. Dzisiaj brzmi bardzo zabawnie, ale wtedy w telewizji nie było Full HD ani żadnego HD, więc właściwie jak na telewizor to wystarczało. Obrazek był fatalnej jakości, ale mimo to można było nagrać nim ciekawe historie. Pokażę wam tu fragment filmu składający się na taki większy cykl. Cezary wymyślił, że nagramy wszystkie ulice w Warszawie. Szukaliśmy bohatera, który będzie nam opowiadać o swojej ulicy. No i ja nagrałem mojego kolegę Adama. Teraz zobaczcie sobie fragment tego filmu. No i tak wam go pokażę w tej oryginalnej rozdzielczości, nie powiększając go. Koma to komórka. Miasto to Warszawa. Miasto w komie to festiwal filmu z komórki. Jeden taki program.
Wszystkie osiedla, blokowiska są podobne. Tylko inne zdarzenia im towarzyszą. Tak to, tyle sam ludzi na nich mieszka. Tak samo się zachowują. Wyprowadzają psy, dzieci. Wszystko odbywa się tak samo. Każdy ma do powiedzenia o swoim osiedlu tyle, ile z niego pamięta. Jesteśmy na Utnowie, jestem Adam. Wszyscy do mnie mówią Mały. Moje osiedle, moja ulica Zereniowa się nazywa. Pewnie 100 osób, ludzi wie, gdzie to jest. Resztę filmu możecie zobaczyć klikając tu w kartę. Powinno to się teraz wyświetlać takie i, w które można kliknąć. O, w ogóle dajcie mi znać w komentarzach, czy wy te karty widzicie, bo ja staram się je dodawać. I ciekaw jestem, czy wy je widzicie i czy w nie klikacie, czy to ma w ogóle sens, żeby je tam wklejać. Oprócz tego na tym kanale, gdzie ten film jest wrzucony, to jest oryginalny kanał Miasta w Komie, bo program się nazywał Miasto w Komie, potem się rozwinął, bo Cezary zaczął go eksportować do innych miast, nawet do innych krajów i co ciekawe, ten projekt funkcjonuje do dziś. Ja nie do końca wiem, co się tam dzieje, ale jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzach, spróbuję umówić się z Cezarym, żeby wam opowiedział o tym, jak ten kanał się rozwija i co on właściwie jeszcze teraz robi. Bo właściwie program telewizyjny zmienił się chyba teraz w YouTube'owy kanał. Obiecałem wam, że będę pokazywać obrazki, a nie filmy, więc już przestaję z filmami, więc zanurzamy się do Instagrama, poznajcie mojego kolegę Łukasza. Łukasz chce hodować alpaki. Alpaki to są takie mniejsze lamy, bardzo śmieszne stworzenia. On właśnie, jak wspominałem, chce je hodować. Jeździ ciągle na jakieś szkolenia związane z tymi alpakami, uczy się, jak się obcina im pazurki, jak się odbiera porody i całe mnóstwo różnych rzeczy. A oprócz tego robi zdjęcia i wrzuca je na Instagrama. I tu pojawia się pierwsza rzecz, która nie zależy od aparatu, a bardzo ufajnia zdjęcia. Spójność i temat. Jak się robi zdjęcia po coś. Łukasz na swoim Instagramie wrzuca bardzo dużo zdjęć alpakowych. Ściągnąłem kilka z nich, żeby je wam pokazać. I zobaczcie, jak przyjemnie ogląda się taki zestaw na jeden konkretny temat. Takim tematem, wokół którego można się kręcić, może być też śmieszkowanie. I w śmieszkowaniu właściwie bardzo często nie jest ważna jakość obrazka, jego piękno, a treść. Zanurzmy się zatem teraz na kanał Celesty Barber, która jest australijską królową komedii. Bardzo dużo osób ją podgląda. Tutaj ona sobie zrobiła zdjęcie komputera, na którym wyświetla się jej nowa strona. No i tutaj mamy zdjęcia pięknej Celesty, ale już dalej wygląda to nieco inaczej. Ponieważ Celesty ciśnie bekę z internetowych profili różnych celebrytów. Polega to na tym, że ona bierze sobie jakieś zdjęcie jakiejś gwiazdy i odtwarza je na taki swój mniej apetyczny sposób. Zastanawiam się, czy Celesty kiedyś zdecyduje się na podobne strollowanie profilu, który obejrzymy za chwilę. Jest to również taki profil celebrycki. Mamy tutaj piękną dziewczynę, która pokazuje swoje życie, które jest bardzo intensywne, zwiedza różne miejsca, spotyka ciekawych ludzi, tylko ona jest jakaś taka trochę sztywna, a nawet bardziej niż trochę. Poznajcie upiorną, nieżywą panią z profilu Omega Literally Dead. Instagramuje ona strasznie dużo. Do każdego zdjęcia są również bardzo fajne opisy. Polecam odwiedzić Instagram i poczytać na spokojnie. Opuszczamy już Instagrama. W tym momencie muszę wam się jeszcze przyznać do jednej rzeczy. Instagram z założenia jest portalem, gdzie wrzuca się zdjęcia z telefonu, ale dużo ludzi omija to i wrzuca zdjęcia przez telefon, zdjęcia, które porobili aparatami. Więc tak naprawdę nie mam pojęcia, czy dwie poprzednie panie robią swoje zdjęcia telefonami, czy nie. Ale popatrzcie na te zdjęcia i nie wiem, myślę, że przyznacie mi rację, że w tym momencie to już nie jest ważne, czy te zdjęcia powstały telefonami, czy aparatami. Prawda? Zatem z tajemniczego Instagrama przenosimy się na Flickra, gdzie jest już napisane, jakim sprzętem kto robił zdjęcia i są też specjalne grupy dla maniaków telefonografii, którzy bardzo często są dumni z tego, że fotografują wyłącznie telefonem i swoją kreatywnością pokonują użytkowników lustrzanek. Zaczniemy od profilu amatorskiego I Love Kung Fu, który przebrałem osobiście. Nie są to przypadkowe zdjęcia, tylko wybrane. Wybrałem tak, żeby były spójne, więc
jest tu jakaś trochę, więc jest tu odrobina mojej też pracy w tym, żeby to wyglądało tak, jak wygląda. No a prezentuję to Wam kolejny raz po to, żeby pokazać, jak bardzo ważna jest wizualna spójność naszych prac. Na kanale I Love Kung Fu możemy znaleźć sporo zdjęć takich graficznych, w których właściwie nie chodzi o nic, poza tym, żeby była na nich ładna kompozycja. Polecam w ogóle porobić takie zdjęcia w ramach ćwiczeń. Wyszukiwanie rozmaitych układów w świecie rzeczywistym, porządkowanie go tak właśnie, żeby tworzyły takie proste, minimalistyczne formy, sprawia, że zaczynamy automatycznie myśleć o kompozycjach. Robiąc takie ćwiczenia, możecie, ale nie musicie poznawać wszystkich zasad kompozycji. Myślę, że to jest nawet ważniejsze niż poznawanie zasad kompozycji. Ważniejsze jest to, żeby czuć. I właśnie robiąc tego typu zdjęcia, możecie nauczyć się wyczuwać różne układy, nawet nie do końca zdając sobie sprawę, co tak naprawdę robicie, po prostu wypłynie to z Waszej duszy i z Waszego fotograficznego serduszka. Mam kilka wskazówek, jak to robić, ale o tym innym razem. Oglądajmy dalej obrazki. Następna pani pochodzi zza naszej zachodniej granicy. Jest to Karen Axelrad. Jest to najprawdopodobniej również profil amatorski, co nie przeszkadza jej autorce robić naprawdę bardzo fajnych zdjęć. Wśród nich znalazłem pewne poczucie estetyki, które sprawia, że zarówno zdjęcia kolorowe, jak i czarno-białe wydają się razem ładnie ze sobą współgrać. Zacznijmy od zdjęcia postaci w niebieskościach z czerwonym parasolem. Zobaczcie, jak pięknie rozegrane jest tutaj wszystko kolorem. Oprócz tego mamy tą kompozycję tak z prostych elementów. Na zdjęciach Karen jest dość dużo takich elementów, typu jakieś proste linie i kształty. Głównie takie linie właśnie, często takie podłużne. I zobaczcie, oczywiście to zdjęcie można by zrobić na przykład aparatem średnioformatowym i wydrukować je w rozmiarze 6x6 metra i na pewno wyglądałoby dużo lepiej niż takie zrobione telefonem po takim wielkim wydrukowaniu. Ale kiedy oglądamy je na ekranie komputera, różnica nie jest już tak duża. A niezależnie od tego, jakiej będzie to jakości, jak bardzo szczegółowy będzie ten obraz, to ten obraz i tak jest mocny. A nie jest mocny ilością szczegółów, tylko mocny jest rozłożeniem kolorystycznych plan. Karen dalej poszukuje swoich kształtów podłużnych oraz kolorów. Cienka żółta linia. Znowu minimalizm kolorystyczny. Tutaj jakaś stacja metra, ktoś sobie robi zdjęcie, nie wiadomo czy podobne, czy niepodobne. W każdym razie znowu mamy czyściutką kompozycję, minimalizm, jakieś kreseczki i niewiele kolorów. Zobaczcie, zdjęcie jest barwne, a opiera się na tylko dwóch barwach. Taki porządek jest przyjemny dla oka i również niezależny od tego, jakim aparatem go fotografujemy. Przechodzimy do ujęć czarno-białych. Tutaj oprócz tego, że mamy linie i znowu wszystko tak ładnie poukładane, to jeszcze też jest jakaś ciekawa sytuacja atmosferyczna. Podejrzewam, nie wiem dokładnie, co tu się wydarzyło, że to wygląda tak, jak wygląda. Podejrzewam, że jest to taki dzień, jak ja lubię najbardziej, czyli że mamy mocno zachmurzone niebo, które zapewne jest niebieskie, a gdzieś tam w oddali słońce z kolei jest odsłonięte i świeci prosto w różne miejsca. Nie jestem przekonany, czy na pewno tutaj tak się to wydarzyło. Na pewno ten człowiek tutaj jest jakoś czymś poświecony. I też wypatrzenie czegoś takiego lub wygenerowanie czegoś takiego sprawia, że zdjęcie staje się estetyczne, pomijając fajną kompozycję, która już tutaj jest i też taki minimalizm i porządek w kadrze. I znowu, to jak jest poświecone, nie zależy od tego, jakim aparatem fotografujemy. Kolejne wzorki i linie, tutaj już trochę więcej elementów, ale nadal mamy porządek. No i jeszcze jedne kreseczki. Na koniec zdjęcie, które kompozycyjnie wybija się trochę z pozostałych, ale ma taką przyjemną atmosferę, że nie mogłem się powstrzymać, żeby go tutaj nie dorzucić. Fotografowanie w deszczu jest nieprzyjemne dla Was i dla Waszych aparatów, ale za to zobaczcie, jak przyjemny jest wizualnie, jak smakowicie te neonowe ludziki odbijają się w mokrym chodniku. Fotografowcy komórkowcy bardzo często latają ze swoimi aparatami po mieście, telefonami po mieście. Z racji tego, że telefon jest świetnym narzędziem właśnie do fotografowania w mieście, ponieważ po mieście chodzimy na co dzień, więc chodząc gdzieś na co dzień, łatwiej jest po prostu przez przypadek natknąć się na coś ciekawego do sfotografowania. Ale telefon można zabrać również na wycieczkę i fotografować nim krajobrazy. Czemu nie? I fotografowanie krajobrazów właśnie przede wszystkim rozbija się o to, żeby znaleźć się we właściwym miejscu o właściwym czasie.
kiedy okoliczności przyrody są wyjątkowe i niepowtarzalne. W tak pięknych okolicznościach przyrody i tego i niepowtarzalnej. Takie właśnie zdjęcia robi użytkownik Seeded Picture z bardzo ciekawą grą słów w nazwie swojej. Tak jest podpisane jakby na dwa sposoby, Seeded Picture oraz CML. Na tym pierwszym zdjęciu mamy drogę i droga jest już poświecona na pewno w ten sposób, jak podejrzewałem u tego faceta na czarno-białym zdjęciu, który stał na peronie. Czyli z tyłu mamy deszczowe chmury, z których niedługo będzie lało, albo już leje. A za plecami mamy słonko, które wychodzi zza chmur. Do tego jest najprawdopodobniej nisko, bo daje takie ładne żółte światło. No i mamy te niebieskości i żółtości. Wszystko jest takie milutkie i soczyste. Przeglądając profil Seeded Picture mamy po prostu przegląd niesamowitych okoliczności przyrody. Światło i kompozycja. Popatrzcie, co dzieje się tutaj. Słońce znowu jest nisko, chyli się ku zachodowi. Jego promyki przebijają się gdzieś pomiędzy rzeczami, które je zasłania. W związku z tym nie wszystko jest oświetlone, tylko pewne rzeczy są w cieniu, inne rzeczy są w słońcu. No i też jeszcze to słońce jest takie trochę jakby pod słońce tutaj fotografujemy. Znaczy no nie jest pod słońce, ale tak to słońce tak leci, tak no prawie że z naprzeciwka nas, czyli po prostu sprawia, że rzeczy te naturalne typu liście są takie nie prześwietlone, tylko prześwituje przez nie to słonko i one się tak podświetlają pięknie, to nadaje im bardzo soczystości. I to samo dzieje się z tym małym krzaczkiem i trawniczkiem gdzieś tam obok. Jakie to jest soczyste. I tutaj mamy zdjęcie budynku, który aż świeci w wielkiej czerni. I to zdjęcie jest też fajnym przykładem wyciskania soków z kolei z możliwości technicznych telefonu. Ono mogło powstać tylko dzięki temu, że użytkownik tutaj świadomie oszukał automatykę aparatu. Bo co się tutaj dzieje? Mamy budynek, na który świeci słońce. Budynek jest odblaskowy, więc to słońce się odbija i świeci prosto w aparat. Automatyka zdecydowanej większości aparatów, także tych telefonicznych, zadziała w tej sytuacji w ten sposób, że pokaże nam wszystko, co jest naokoło całkiem dobrze, a ta jasna część będzie wypaloną wielką białą plamą. Jeżeli takie zdjęcie robimy aparatem, wystarczy mocniej przymknąć przysłonę albo skrócić czas naświetlania, tak, żeby wszystko zrobiło się ciemne i żeby tylko ta jedna rzecz, która byłaby prześwietlona, była jasna. Z telefonami jest trudniej, bo telefony mają automatykę, telefony nie mają manuala, więc trzeba wiedzieć, jak ją oszukać. W moim telefonie jest na przykład taki pomiar punktowy, że jak klikam sobie paluchem w jakieś miejsce na ekranie, to on mierzy światło i ustawia ostrość na to właśnie miejsce. W związku z tym, jeżeli ja bym robił takie zdjęcie moim telefonem, musiałbym naklikać na najjaśniejszy punkt tego budynku i telefon zrobiłby zdjęcie tego typu. No ale takie coś trzeba wiedzieć, trzeba swój telefon znać. I znowu, nie musisz mieć najlepszego telefonu na świecie. Musisz wiedzieć, jak go używać. Tutaj okoliczności oświetleniowe może nie są zbyt wyjątkowe, za to siedzi całe mnóstwo fajnych ptaszydeł i jest taka fajna, płaska kompozycja. Ja za takimi szaleję. To takie moje małe zmoczenie. I na koniec jeszcze jedna płaska kompozycja. Tutaj znowu troszeczkę nie o czasie, troszeczkę może znowu jakieś promyczki by się przydały. Z tyłu widać, że jest ładny zachód słońca, ale tutaj nam promyki na boisko nie wpadają. Ale pokazuję Wam to zdjęcie, dlatego że tutaj znowu jest ta sympatyczna, płaska kompozycja, która jest tak bliska mojemu sercu. Przez cały ten czas, gdy oglądaliśmy zdjęcia, nie mówiłem Wam, jakimi telefonami zostały wykonane, mimo że przy tych zdjęciach z Flickra doskonale o tym wiem. Nie mówiłem o tym celowo, po to, że uważam, że to nie jest ważne. Teraz niestety będę musiał o tym powiedzieć, bo jeżeli nie powiem, to i tak sobie zobaczycie, bo jest na podpisach. Jest to jeden z popularniejszych fototelefonów, czyli iPhone. I to, że iPhony są tak bardzo popularne wśród fotografujących, wydaje mi się, że nie jest przypadkiem. Swojego czasu pojawiła się bardzo duża ilość takich zestawów zdjęć, że było napisane zawodowy fotograf realizuje sesję modową iPhone'em jakimś tam. Tutaj ślub sfotografowany przez zawodowca telefonem jakimś tam, znaczy iPhone'em jakimś tam. Jestem przekonany, że Apple wydał bardzo dużo pieniędzy na to, żeby wielu bardzo dobrych fotografów porobiło zdjęcia jego telefonami, co powoduje, że ludziska nagle myślą, ten telefon robi dobre zdjęcia. No robi, jak jest w dobrych rękach. I tutaj właśnie obejrzymy takie popisy możliwości telefonu. Mamy bardzo dobrego fotografa i bardzo ciekawy temat, bo jest to indyjskie wesele.
no i dobry telefon. Ale podkreślam, to nie jest zasługa telefonu. Inaczej, telefon jest tu tylko małym elementem, dzięki któremu te zdjęcia wyglądają tak, jak wyglądają. Mamy tutaj właściwie oprócz tego jeszcze trzy elementy. Dobry fotograf, który doskonale kontroluje ten swój aparat telefoniczny. Ciekawy temat, który jest samograjem, przynajmniej z naszego europejskiego punktu widzenia. Jest pięknie, kolorowo i bogato. Oraz niewątpliwie użyto tutaj sporo postprodukcji, dzięki czemu te zdjęcia też są piękniejsze. Ale to nie jest oszukaństwo, to są zdjęcia z telefonu. Facet zrobił ślub telefonem. Zobaczcie, jaki jest ładny. Ślub, nie facet. Koniec pokazany jest jeszcze sam autor sfotografowany w trakcie pracy przez swojego kolegę. A na sam koniec zostawiłem Wam absolutny creme de la creme. Przepiękne zdjęcia z konkursu Sony World Photography Awards. I na tym konkursie wprowadzono specjalną kategorię dla telefonów komórkowych. I niech te zdjęcia będą koronnym przykładem na to, że to nie aparat robi zdjęcia, to Ty robisz zdjęcia. Pierwsze miejsce należy do Turiego Calafato z Włoch. Bardzo fajne, chociaż szczerze mówiąc nie jest moje ulubione z tego zestawu. Mi najbardziej podoba się zdjęcie zdobywcy miejsca drugiego. I na tym zdjęciu jest pokazane właściwie wszystko to, o czym dzisiaj mówimy. Piękne okoliczności przyrody, no, jeśli można miasto nazwać przyrodą, ale w każdym razie no, mamy tutaj dworzec. Jeśli chodzi o te piękne okoliczności, no to jest słońce, które znowu sprawia, że promienie lecą pod takim fajnym kątem. W środku jest jakaś mgła, nie wiadomo, czy na tym dworcu jest pył, mgła czy dym, ale dzięki temu czemuś promienie są widoczne. Słupki w oknach rzucają cienie poprzez te promienie, więc te promienie się zrobiły takie właśnie promieniste. Na podłodze rozlana jest jakaś woda. Możliwe, że tak naprawdę jest to dość mała kałuża, ale jak fotograf odpowiednio stanął, no to zrobiło się z niej praktycznie jezioro. Więc mamy świetnego fotografa, który pięknie wykorzystał sytuację. Do tego bardzo przyjemna, taka żółto-zielonkawa kolorystyka. Wszystko w takich wyważonych tonach. To zdjęcie trochę wygląda jak sepiowane, ale tam po prostu są takie ładne kolorki. Więc jest wszystko picuś i glancuś. A jeżeli przyjrzymy się bliżej, to też widać, że to zdjęcie jest zrobione telefonem i widać jego niedoskonałości. To zdjęcie jest mało ostre, to zdjęcie jest mocno szumiące, ale jest tak spektakularne, tak ładne, że te drobne niedogodności techniczne, a może nawet duże niedogodności techniczne, gdzieś znikają. Bo to zdjęcie jest tutaj ważne. Ważne jest ta piękna sytuacja. I to, jak została pięknie pokazana. I jedziemy dalej. Na trzecim zdjęciu nie mamy już takiej uczty wizualnej, ale za to zobaczcie, jest bardzo fajna, śmieszna sytuacja. Kompozycja prosta, po prostu jest pusto i tyle. Nic nie odciąga nam wzroku od tego kozioludzkiego pojedynku. Autor Ako Salemi z Iranu. I przechodzimy do czegoś, co jest podpisane shortlist, czyli jak rozumiem, są to zdjęcia, które w konkursie nie dostały nagród, ale są wyróżnione. I wśród nich wybrałem sobie kilka takich, które mi się podobały. Jeszcze raz Iran, autor Hamed Nazari. Ładnie wizualnie i ciekawa sytuacja. Pan w tle najwyraźniej siedzi w meczecie. Na pierwszej chwili wygląda, jakby się modlił, ale gdy przyjrzymy się bliżej, okazuje się, że najprawdopodobniej siedzi na Facebooku. Karla Vermet z Holandii. Zdjęcie chyba pozowane, właściwie na pewno pozowane. Zdaje się, że nikt tak sam z siebie łódką po piasku nie pływa. Więc jest takie śmieszne, czyściutkie. Zobaczcie tutaj jeszcze, tutaj patrzcie, mamy zasady przestrzegane. Horyzont nie przebiega przez środek, tylko tak 1/3 mniej więcej kadru to jest niebo, 2/3 to ziemia. No i bardzo mi się podoba kolorystyka tego zdjęcia, bo mamy tutaj żółty z niebieskim, które są barwami dopełniającymi i po prostu zawsze razem ładnie wyglądają. Oprócz tego są tak nisko nasycone, więc to tworzy takie wrażenie takiej kremowości. Do tego kompozycja jest taka full czyściutka w połączeniu z absurdalną sytuacją. Sprawia takie wrażenie magiczne. A ja lubię takie magiczne zdjęcia.
Janusz Schmidt z Węgier z kolei skadrował swoje zdjęcie w ten sposób, by podkreślić monumentalność budynku i pomniejszyć te panie, żeby one były takie maleńkie przy tych wielkich kamiennych ścianach. Znowu czyściutki kadr, znowu jest fajnie. Misha Vallejo, Ekwador. I tutaj już się dzieje. Znowu fajna kolorystyka, związana z tym, że jest porządek w kadrze. Związana też z tym, że słońce jest w odpowiednim momencie. W odpowiednim momencie są też figlujące w wodzie dzieciaki. Zdjęcie naświetlone w ten sposób, żeby woda była czytelna, żeby było widać jej kolorki, a to, co jest w cieniach, jest tylko sylwetkami na tle tej wody. Tutaj też podejrzewam, że nie powstało to przypadkowo, a automatyka aparatu została troszeczkę oszukana i pokierowana w ten sposób, żeby naświetlić to tak ładnie. Monika Conteriano z Portugalii. I to zdjęcie jest trochę oszukane. A tym oszukaństwem jest po prostu silna postprodukcja, która najprawdopodobniej odbyła się w telefonie. Silna, nie mam na myśli długotrwała, tylko po prostu jest tu dość głęboka ingerencja w obraz. Podejrzewam, że w oryginale całe zdjęcie wyglądało tak jak środek. Czyli było takie jaśniutkie. I zobaczcie, całe to wszystko, co jest tam naokoło, zostało bardzo mocno, silnie przyciemnione. A efekt końcowy jest smakowity. Gérard Trunk. Pewnie znowu źle czytam, ale tym razem nie mam kompleksów, bo to po francusku, więc Arlena też pewnie nie wie, jak się to czyta. I tutaj mamy taki temat biblioteczny, kompozycyjny. Znowu zobaczcie, takie rytmy są. Też lubię tak, jak się wybierze z rzeczywistości taki fragment, że wszystko jest takie rytmiczne, takie poukładane, takie nienaturalne. I czyściutkie. Helen Welton, Wielka Brytania. Ta pani na swoim zdjęciu pokazała to, czego podobno Brytyjczycy mają najwięcej, czyli mgły. Ja zadaję trochę kłam temu twierdzeniu. Powiem wam, że jak wyjeżdżałem na emigrację do Wielkiej Brytanii, to tutaj w Polsce codziennie za oknem miałem mgłę. Tam siedziałem 4 miesiące i przez ten cały czas mgłę widziałem 2 razy. O, ale tak przy okazji powiem wam taką szybką brytyjską ciekawostkę. Słyszałem, że słynna angielska mgła to tak naprawdę nie była mgła. I określenie to pochodzi z czasów rewolucji przemysłowej, z czasów, kiedy Anglicy w piecach spalili wszystkie swoje drzewa, bo potrzebowali palić nimi w fabrykach i cała Anglia była pokryta dymem. I podobno to jest słynna angielska mgła. Jeżeli masz wiarygodne źródła i potrafisz zdementować lub potwierdzić tą historyjkę, to napisz proszę o tym w komentarzu. Misha Vallejo z Ekwadoru. To zdjęcie to totalny miszmasz. Mamy tutaj dużo odbić w szybie. Kilka obrazów nakłada się na siebie jednocześnie. I to robi ten niesamowity obrazek. I znowu, tu już nie ma różnicy, czy robimy telefonem, czy aparatem. To, tak czy siak, tam było. To wystarczyło zaobserwować i sfotografować. Przenosimy się w mniej egzotyczne dla nas strony. Olga Nazarowa z Rosji. Zdjęcie tego typu zapewne telefonem wykonać jest dość trudno, bo było tu dużo ruchu. Mewy w miejscu nie stoją, mewy do zdjęć nie pozują, więc zapewne dość trudno jest ustawić ostrość. Pewnie takie zdjęcia nie zawsze wychodzą, ale proszę, można i telefonem. Na koniec nie mogłem pozbawić nas jeszcze w tym zestawieniu polskiego akcentu, szczególnie, że nagrywam to w Dzień Niepodległości. Nasz rodak Ryszard Kazimierczak również załapał się na wyróżnienie w konkursie Sony. Czyściutka, polno-krzyżowa kompozycja. I to by było na tyle. Serdecznie dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o wyciskaniu. Pamiętajcie, że możecie zadawać mi pytania w komentarzach pod filmami na YouTubie lub na naszej grupie facebookowej Pytajniki Fotografa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak zwykle życzę, żebyście robili coraz lepsze zdjęcia i oddaję głos Arlenie. Siuta, siuta, galatuszek! Gdzie to wleci? Będziemy... Я тащу этот колотушек. Subskrybuj fotografa i wpadnij też do mnie na kanał Arlena Witt albo Po Cudzemu. A ja na swoim Instagramie, moje konto to wittamina przez 2T, też robię zdjęcia tylko telefonem i staram się, żeby były jak najlepsze jakościowo. Nie tylko same selfiaki. Takie buty. No to wbijajmy na tego Instagrama, zobaczymy, co tam można znaleźć. Mamy czarno-białe kompozycje z architektury, takie dość abstrakcyjne. Jakiś dziwny budynek. Nieco architektury zagranicznej i krajowej.
Ojej, czy łapie tu dziadek? Co chciałeś, dziadku? O, bo pokazujesz im takie krzywe zdjęcie. Kiedyś, dawno temu, tą architekturę fotografowało się zupełnie inaczej. Były jakieś zasady. Pokaż takie drugie tutaj zdjęcie. No zobacz. No, to jest zdjęcie architektury. Kiedyś niedopuszczalne było robić tak jak wy sobie teraz robicie, że się zaciera aparat do góry i budynek się zwęża. Przecież budynki się nie zwężają. Są pionowe i równiutkie. I tak było kiedyś trzeba pokazywać zdjęcia budynków. Fotograf musiał się namęczyć. Nieraz wdrapywał się gdzieś wysoko, żeby znaleźć się tak mniej więcej w połowie wysokości fotografowanego budynku. Żeby tak jak tu uzyskać pionowe ściany budynków. Nie sądzisz, że tak jest dużo piękniej? No ale dobra. Pokaż mi jeszcze te kilka kolorków. No faktycznie, mamy też jeszcze całe mnóstwo takich fajnych, płaskich, kolorowych kompozycji. Miłym jest przemieniać świat w taki jednolity obrazek. A w takiej płaskiej kompozycji można też zrobić dziurę i wymieszać ją z rzeczywistością. Dlatego warto takie ćwiczyć, potem się robi ciekawsze zdjęcia. Dobra, będzie tego. Nie przedłużam. Chcecie oglądać więcej witaminowych zdjęć, to wbijajcie na jej Instagram. Cześć!